Szczęść Boże, w 15 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Przychodząc na parafię w Cybince, zobaczyłem wielki ogród. Ogród, w którym rośnie wiele drzew i krzewów. Można było spojrzeć z zachwytem, bo w innych miejscach tego nie miałem. Ale przyglądając się uważnie, dostrzegłem, że ten ogród i otoczenie wymaga wielkiej pracy. Skojarzyło mi się to wspomnienie z dzisiejszą Ewangelią o ziarnie, o siewcy, o wydawaniu owoców. Słuchamy o tym, że Bóg jest hojnym siewcą, ale owoce Jego zasiewu zależą również od naszego odbioru tych darów. Plon zależy od tego, na jaki grunt trafi. Tym gruntem jest nasze serce. Czasem serce mówi, korzystaj z życia. Innym razem mówi, jutro bądź lepszy niż byłeś dzisiaj. Kto poddaje się swoim zachciankom, będzie miał serce jak dzika dżungla. Jak ten wspomniany na początku ogród, w którym brakuje porządku. I potrzebne będą nożyce, które ten bałagan okiełznają. Jezus naucza w przypowieściach, bo nie wszyscy chcą słuchać, by usłyszeć. Nie wszyscy chcą tak widzieć, by zobaczyć i słuchać tak, by się nawrócić. Bo stwardniało ich serce. Kiedy mówię do was, wychodzę z założenia, że chcecie słuchać, by rozumieć to, co Bóg nam mówi. Chcecie poddać się tej pracy, jaką Bóg chce na nas przeprowadzić, by plon nasz był jak najlepszy. Ta przypowieść opowiada o różnych rodzajach i reakcjach serca ludzkiego. Są serca twarde, niestałe, zachwaszczone, ale i są serca słuchające i rozumiejące. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Serce twarde, jak ta ziemia na drodze, ubita i wyschnięta. Słowo Boże z jego skomplikowanym słownictwem i twardymi wymogami jest za trudne, a przecież potrzebna jest cierpliwość, by pojąć naukę Boga. Do czego innego takie serce jest przywiązane? Do tego, co łatwe i przyjemne dla ciała i do zabawy. Ono nie jest skore do pracy. Niestałe serce to takie, które wpierw rwie się do działania, ale przy pierwszej trudności odpuszcza. Bo na tym etapie Słowo Boże dociera do naszego rozumowania, ale jeszcze nie porusza serca. Kiedy mówimy o sercu zachwaszczonym, to możemy zrozumieć je jako słuchające, przyjmujące Słowo Boże, ale brakuje w nim odwagi do podjęcia słusznej decyzji. Brakuje odwagi do podjęcia się zmiany swojego życia na takie, które proponuje Jezus. Bałagan wewnętrzny nie przeszkadza mu tak bardzo, jak podjęcie się uporządkowania. Bo coś trzeba zrobić, a nie ma się na to ochoty. Wreszcie mamy serce kochające i rozumiejące. Tu jest pełna zgoda na wszystko, co od Boga pochodzi. Jest przyjęcie rozumem i sercem samego Słowa Bożego. Jest wola do zmiany postępowania. Jest zrozumienie takiego działania. Tak nastawione serce gotowe jest do wydawania owoców o różnym stopniu obfitości. Papież Pius XII powiedział, nie wszyscy są powołani do męczeństwa, ale na pewno do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej. Ale cnota wymaga siły. Wzywa do długiego i pracowitego dzieła, którego nie powinniśmy nigdy przerywać, aż do śmierci. Także można określić to jako powolne i stałe męczeństwo. Jezus miał świadomość, że mówił, że każda praca zostanie wynagrodzona. Potrzebny jest tylko czas i dobre miejsce, aby zasiane ziarno mogło wzrastać. Jest takie opowiadanie o biskupie, który jadąc drogą zauważył skazańca, jak rozupływał kamienie. Zatrzymał się koło niego i powiedział, życzyłbym sobie, abym tak rozupływał serca mego ludu, jak ty rozupujesz te głazy. Jak skazany odpowiedział, być może potrafiłbyś je rozbić, gdybyś, tak jak ja, pracował cały czas na obu kolanach. Poruszyło mnie to opowiadanie, bo czasem się nie chce klęknąć i modlić się. Lepiej usiąść, pomyśleć, rozważyć. Najlepiej, żeby nasze zamysły stawały się realne natychmiast. Tylko nie da się tak uzyskać końcowego efektu. Na wszystko potrzebny jest czas. Tak dzieje się z naszym sercem, które przechodzi kolejno każdy etap rozwoju, podczas którego z twardej bryły mięknie, stabilizuje się, porządkuje i wreszcie chłonie wszystko, co Bóg oferuje. Słowo sprawia, że wydajemy owoc. Stajemy się rodziną Jezusa. Owocowanie prowadzi wierzących ku najważniejszemu owocowi wiary, życiu wiecznemu. Dlatego wielokrotnie Jezus kieruje apel o słuchanie, o zastanowienie się nad nauką, którą On głosi. Aktywne słuchanie to przyjęcie ziarna słowa, a wprowadzanie go w czyn to wydawanie plonu. Do zobaczenia z Panem Bogiem.